W końcu doszły nasze rurki i będziemy mogli składać już nasz kadłub. Doszło też poszycie, ale o poszyciu w następnym odcinku. Zaczynamy od kadłuba. Zakończyliśmy główną sekcję kadłuba. Mamy już całość. Teraz sobie ułożymy to odpowiednio, by montować dalszą część naszego kadłuba. Montaż środkowej rury kabiny. Napotkaliśmy na taki mały problem. Fabryka trochę za szybko wpuściła tutaj te nity. Musimy najpierw przełożyć ten element, a następnie zanitować. Nity są oczywiście w woreczkach. Teraz możemy nałożyć tutaj ten wspornik. Idealnie pasuje na swoje miejsce. Musimy jeszcze tylko zanitować tutaj z powrotem te dwa nity. Oczywiście za każdym razem, gdy wiercimy, czy też usuwamy jakiekolwiek nity, należy sobie delikatnie obczyścić krawędzi, by później pod następny nit nie podeszły opiłki. Skończyliśmy te mniej skomplikowane elementy. Teraz pora na całą kratownicę kadłuba. Tutaj wszystkie elementy, gdy już będziemy mieli całą kratownicę, dopiero wtedy dokręcimy, by to wszystko ładnie się spasowało. Kadłub już nabiera kształtu, zostało nam przymocowanie łoża silnika i poskręcanie kilku rurek podtrzymujących całą konstrukcję. W tej sekcji pozostało nam już tylko zamocować rury podtrzymujące podwozie wykonane z stali nierdzewnej, dość grube, i poskręcanie wszystko odpowiednim momentem. Co tam robisz, Magda? Zakończyliśmy rurowanie naszej kabiny. Instrukcja podaje na początku, by najpierw wszystko poskładać, wszystko spasować, a dopiero dociągać odpowiednim momentem i zabezpieczyć. I właśnie teraz to zrobimy, a potem Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda gotowa kratownica.
Magda sobie tutaj herbatkuje. Sprawdza, czy subskrybujecie wszystko na YouTubie. Magda już przygotowuje części do składania ogona. Zaczniemy najpierw od górnych rur. Jak widzicie, są dodatkowo wzmocnione w środku. Rurki 270 cm. Nie ma przy nich zbyt dużo roboty, więc poradzimy sobie z tym raz, dwa. Górne rury skończone. Pora teraz na rury dolne. Rury, na które tak długo czekaliśmy, rurki do podwozia tylnego. W każdą z rur na początek przyjdą takie tulejki, które usztywnią trochę rury, by się nie gięły podczas dokręcania. Zabezpieczamy je, żeby nie wypadły. Rury mamy już skręcone, możemy zamocować mocowanie tylnego kółka. Na początek przykręcimy dolne rury do ramy kadłuba, a następnie skręcimy odpowiednim momentem te śruby. Zamocowaliśmy linki naprężające, na razie jeszcze ich nie dociągamy, dociągniemy je później, jak już cała konstrukcja będzie złożona. Zamocowaliśmy już poprzeczne wzmocnienie naszego ogona. Teraz kolej na ukośne. Będą przytwierdzone w tych miejscach. Tutaj mocujemy. Zakończyliśmy podstawowe elementy naszego kadłuba. Poprzednio złożyliśmy całą kabinę, całą strukturę kabiny. Dzisiaj złożyliśmy ogon. Na co warto zwrócić uwagę, to, że nie można skręcać wszystkiego od razu. Należy najpierw wszystko pozałapywać, posprawdzać, czy wszystko pasuje.
następnie podkręcać odpowiednim momentem. W innym wypadku może się zdarzyć, że po prostu otwory nie będą pasowały, ponieważ gdzieś nastąpiło jakieś przesunięcie, skręciliśmy. Na to warto zwrócić uwagę. Oczywiście wszystkie elementy zostały, tak jak już wcześniej wspominałem, wykręcone odpowiednim momentem oraz zamarkowane. Wszystkie węzły są bardzo solidne, bardzo dobrze się to prezentuje, nie jest jakieś wiotkie. Wszystkie rurki pasowały idealnie, otwory również, nie mieliśmy z tym żadnych problemów. Oczywiście dojdzie teraz całe wzmocnienie kadłuba, samej kabiny oraz rury do przymocowania paliwa, to w następnym odcinku, oraz przymocujemy tylne kółko. Całość konstrukcji trzeba będzie niedługo umieścić na jakichś stojaczkach, by można było zakładać płótno na ogon oraz montować pozostałe elementy. Można powiedzieć, że znajdujemy się już w kabinie naszego samolotu. Oczywiście wydaje się, że jest trochę mało miejsca, ale gdy przyjdą tu laminaty, będzie widać, jak duża jest kabina. Trzeba powiedzieć od razu, że Bushcat jest samolotem, który ma jedną z szerszych kabin, jakie są spotykane w samolotach ultralekkich. Samolot póki co nie waży zbyt wiele. Mimo to jest bardzo, bardzo solidnie wykonany. Wszystkie łączenia, wszystko ładnie pasowało. Nie mieliśmy problemu z żadnymi otworami czy z jakimiś niedoróbkami. Po tym, jak skręciliśmy sam kadłub, składanie ogona było samą przyjemnością. Tutaj wszystko wpasowało się idealnie. Na samym końcu znajduje się przymocowany amortyzator, do którego przymocujemy nasze tylne kółko. Koniec pracowitego dnia, to już wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał na YouTube oraz odwiedzajcie nasze strony. Cześć!